2 do potęgi x kwadrat plus 2 równa się 8. Szukamy wspólnej podstawy, tak? Wspólną podstawą w tym przypadku będą dwójki, czyli lewą stronę zostawiamy w spokoju i zauważmy, że 8 to jest inaczej 2 do trzeciej. Jak jest ten sam dół, on się zniesie. I tutaj mamy działanie, że x kwadrat plus 2 równa się nasze 3. Dwójkę przerzucimy sobie na lewą stronę. I mamy, że tutaj mamy x kwadrat równa się 3, odjąć 2 to jest 1. Pierwiastkujemy sobie to teraz, pamiętając, że jak pierwiastkujemy x kwadrat, powstaje wartość bezwzględna, czyli tutaj będzie wartość bezwzględna z pierwiastka z 1, czyli 1. Ta wartość bezwzględna mówi nam, że wynik będzie na plusie lub wynik będzie na minusie, tak? I teraz tutaj mamy tak, jedną drugą, do x kwadrat odjąć 2x równa się 32, do x odjąć 2. No to teraz sobie tutaj z lewą stronę zostawimy w spokoju. Zobaczymy, co po prawej stronie da się zrobić. Równa się. I teraz łatwo zauważyć, że 32 to jest inaczej 2 do 5. Zapisujemy sobie to w nowym nawiasie, bo górę zostawiamy za nawiasem. I teraz tak, tutaj zostaje nam podstawa 2, a tutaj jedną drugą. Chcemy mieć dwójki w tym przypadku na przykład. Tak? Czyli tutaj zostawimy sobie 2 do minus pierwszej, bo minus 1 odwraca, dając ułamek. Czyli tutaj zostawiamy sobie to w spokoju. Równa się 2 i piątka idzie przed nawias. Tak? I teraz tutaj łatwo widać, że te minus 1 zmieni nam znaki u góry, ale najpierw te minus 1 sobie pójdzie przed nawias, tak? Minus 1 nawias, x kwadrat minus 2x równa się 2 do potęgi 5 nawias x odjąć 2. I teraz spójrzmy, że tu i tu jest to samo. Minus 1 razy x kwadrat daje minus x kwadrat, minus 1 razy minus 2 to jest plus 2x w tym przypadku, równa się 5 razy x to jest 5x, 5 razy minus 2 minus 10. Teraz sobie wszystko wywalimy na lewo i powstanie równanie kwadratowe. I powstanie tak, minus x kwadrat minus 3x plus 10 równa się 0. Liczymy sobie deltę. B kwadrat to 4ac. Minus b, czyli minus 3 do kwadratu daje 9. Minus 4 razy minus 1 to jest plus 4 razy 10, czyli plus 40 równa się 49. Liczymy sobie pierwiastek z delty, to jest 7. I liczymy sobie dwa miejsca zerowe. x1 równa się i x2 równa się. Minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli mamy tak, 3, 3 plus minus 7, 7 przez minus 2, minus 2. Równa się. 10 na minus 2 to jest minus 5. I tutaj mamy minus 4 przez minus 2 to jest 2.